Hej kochani, witam was na drugim vlogmasie 2023. Dzisiaj ogólnie plany mi się tak zmieniły, bo szczerze to jest drugie intro, które dzisiaj nagrywam, bo plany po prostu na tym vlogmasa mi się tak zmieniły diametralnie, no po prostu z chwili, że jakby zamieniły mi się dni vlogmasowe, nazwijmy to tak. I pomysł, który miał być dzisiaj, idzie na jutro, a pomysł, który miał być jutro, przyszedł na dzisiaj. Więc dzisiaj będę rysowała kartki dla moich przyjaciół. I będę im je wysyłać, w sensie dwójka na pewno dostanie to osobiście, bo akurat są z tego samego miasta, a w dwójce muszę to wysłać, więc... Ale najpierw otworzymy sobie kalendarz adwentowy z Kindera i ten mój, chociaż nie wiem, kiedy ten drugi otworzę, bo moja mama bardzo chce, żebyśmy to razem otwierali. Ona też jakby chce być przy tym otwieraniu, więc nie wiem, kiedy go otworzymy. Więc najpierw otworzymy sobie kalendarz z Kinderka. Ok, teraz przyszła pora na kalendarz, na drugi ten i drugi jest tutaj. Jest to małe. O, i mamy świąteczne jajko. Jeśli uda mi się je wyciągnąć, to mamy taką, oj, takie małe jajuszko. A ten kalendarz zaraz będziemy otwierać. Nie wiem, gdzie jest dwójka. Jest dwójka. Jestem chyba ślepa, bo nie widzę dwójki. Jestem tam, jest szóstka, trójka. Co Padma? Gdzie jest dwójka, co? Pokaż, gdzie jest dwójka? Gdzie jest dwójka? Nie wiem, co do niej mówię w ogóle. A tu jest, jestem ślepa, mówię. Jestem ślepa jak kret. Szukaj dwójki, to znaczy, że przynieś mi zabawkę, tak. Okej, okay, tak się prezentuje szkic pierwszy. Nie pokazywałam, jak go rysuję, bo szczerze zaraz się widzę właśnie z przyjaciółką, dla której jest ta kartka, więc rysowałam to mega na szybko, co zresztą widać, bo gdzieś linie są nieproste. Będę to się starała poprawić markerem, żeby to mniej więcej wyglądało na prosto. Idealnie nie jest, ale mam nadzieję, że jej się spodoba i mam nadzieję w ogóle, że zdążę, bo jednak szkic mi zazwyczaj idzie szybciej, a kolorowanie idzie mi wolniej i do konturu użyję tego markera, a czerwone jednego z tych trzech. Są różne, ale się chyba... No, zobaczymy, bo chcę, żeby właśnie te spodnie. Najgorzej jest właśnie wybrać czerwone, kurczę, do tych spodni, żeby wyglądało rzeczywiście jak spodnie Mikiego. Thank you.
się prezentuje cała kartka. Ten napis mi kompletnie nie wyszedł, bo ja się kompletnie nie znam na takich. Ten w ogóle nie umiem w takie ładne napisy. Tym napisem i tak się sugerowałam z internetu, no bo ja w życiu bym tak z głowy nie napisała i tak wyszło krzywo, więc. Ale widać, że Merry Christmas jest napisane i to jest najważniejsze. Sus, nie wiem jak wy, ale nie wiem, czy wy też tak macie, że jak się spieszycie i potrzebujecie coś bardzo szybko znaleźć, to nagle tego znaleźć nie ci nie da. Ja tak miałam teraz z kopertą. Ja wiedziałam, gdzie te koperty są. Siedzi moja mama, trzyma po prostu te koperty. One tam zawsze były. Potrzebuję koperty na teraz, na już. Nie ma ani jednej. Po prostu przekopałam całą szafkę. Nie widziałam jej, znalazłam tylko jedną, ale była strasznie pobrudzona. Ja mówię, no nie no, w takiej kopercie nie dam. A już byłam spóźniona na to spotkanie. Już pisałam do przyjaciółki, że ja się spóźnię. A nienawidzę się spóźniać. Po prostu tego nienawidzę, żeby być na czas. Czasem jest, no zazwyczaj jestem przed czasem nawet. No a tutaj takie. Więc uznałam w końcu, że walę to i dostanie bez kopert. Trudno, mam nadzieję po prostu, że ona się nie zniszczy, bo jednak koperta, no to bardziej chciałam, żeby ona się nie zniszczyła jej podczas transportu, powiedzmy. Ale muszę znaleźć tę kopertę albo dokupić. No bo jak wrócę, to będę rysować dla reszty osób te kartki. A przynajmniej chyba dla dwóch osób będę je wysyłać pocztą. Więc no, sorry Winnetu, ale koperty znaleźć się muszą. Nie wiem, czy mnie nie będzie zagłuszać wiatr. Ale dopiero teraz wracam do domu. Zaczęło tak sypać. Też sypać zaczął taki zamrożony śnieg. Jak on pada na przykład na twarz, to on tak wręcz uderza. To jest takie, jakby jakieś takie malutkie szpileczki uderzały, bolą, więc to boli. Idę jeszcze do paczkomatu odebrać moją pościel świąteczną, bo sobie postanowiłam kupić. A co? I byłam też w Lidlu po kalendarz adwentowy dla mojego brata z Kindera. Podobny do mojego, ale ma jakby domek, tylko trochę inny, bo tego co ja mam to już nie było. A jak ja sobie go kupiłam, to mówił, że szkoda, że właśnie on też nie ma. A nie ma kaski, żeby sobie kupić. A mama mu pewnie by nie kupiła. Że nie wiem, no nie pytał się jej. Ale właśnie nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale jak ja na przykład otwierałam, czy brałam ten kalendarz, to tak po jego oczach widziałam, że światło odbija, że też chciałbym mieć taki kalendarz, taki z Kindera, bo no, z Kindera nigdy nie mieliśmy takich, bo one są droższe, nie? To też kupować, kurczę, dla paru czekoladek kalendarz za 30 zł, to też tak nie bardzo. Postanowiłam mu kupić. Niech ma od siostry, mimo że się często kłócimy, lejemy, ale święta idą, niech ma. Ej, on to jest tak dziwnie ten. Matko. Bum. I zamykamy. 40 sekund. Aha, za długą paczkę. Kończymy na dziś. I do domu z moją pościelą. Thank you.
prezentują te wszystkie trzy kartki, bo no, poza całe trzy kartki dla moich przyjaciół. Te dwie będę musiała wysłać, to najpewniej też dam osobno, w sensie osobno matko, osobiście, tylko jeszcze nie wiem kiedy, te muszę wysłać. Jeśli to osoby będą oglądały tego vlogmasa, to już będą wiedziały, dla kogo to jest, szczególnie osoba, do której pójdzie ta kartka, będzie na pewno wiedziała, że to jest dla niej. Idealnie nie jest. Ta chyba mi najgorzej wyszła, bo ja kompletnie nie umiem rysować koni. Ogólnie też rysowałam wzorując się na zdjęciach z komputera, więc też patrzyłam i rysowałam. Koń był moim zdaniem najtrudniejszy. Nie umiem rysować kompletnie koni. Z grzywą miałam problem też, jeśli chodzi o kolor. Ale postanowiłam zostawić tak i tak już trochę przekombinowałam przy tej grzywie. Więc prezentują się one tak. Te dwie wyślę albo w poniedziałek, albo we wtorek. I mam nadzieję, że one, kurczę, dojdą przed świętami. Okej. Mamy numer tu. Pod koniec dnia. Okay, tutaj jest coś. To są gitary? Śnieżynki. Po co mamy za śnieżynki? A. Aha. Kamil, rozłóż. Aaaa. Nie mów. O, mówię, nie mów. A czekoladką mamy się podzielić? Jedna. No jedna jest czekoladka. KitKat jeden. Możemy się podzielić, a, no. Bo KitKat jest chyba dla Kamila, a dla ciebie są te gwiazdki. A. Dobra, no. Widać, kto tu jest faworyzowany. Tym akcentem właśnie kończymy drugiego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i do zostawiania komentarzy. I widzimy się już w następnym vlogmasie. Cześć!